Katarzyna Dowbor nie była dla niego taką matką, jaką by sobie wymarzył. Media obiegły wyjątkowo przykre informacje o przeszłości syna dziennikarki. Katarzyna Dowbor jest dziś szczęśliwą mamą dwójki dzieci, Macieja i Marii, z którymi ma bardzo dobre relacje. Celebrytka stara się aktywnie uczestniczyć w życiu pociech, choć jak się okazuje, nie zawsze wyglądało to tak kolorowo. Aktor miał ponoć do niej ogromny żal za to, jak zachowała się wobec niego. Katarzyna Dowbor skrzywdziła własnego syna? Miał do niej ogromny żal. Gwiazda Polsatu wielokrotnie podtrzymywała, że dokłada wszelkich starań, by żyć z dziećmi w jak najlepszych stosunkach. Rzeczywiście, uwadze dziennikarki nie umykają nawet najdrobniejsze wydarzenia, i co więcej, ma świetne relacje nie tylko z własnymi pociechami, ale chociażby z synową Joanną Koroniewską, żoną syna Macieja Dowbora. Tymczasem, jak donosi Fakt, aktor i jego mama mają za sobą wiele trudnych lat, w których ich relacje wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Katarzyna urodziła swojego pierworodnego, mając zaledwie 19 lat, a gdy skończył 3-latka, rozwiodła się z jego ojcem. Po rozstaniu postanowiła wyjechać do Warszawy i podążać ścieżkami kariery, Maćka zaś zostawiła w Toruniu pod opieką taty. Niedługo potem wyjechali do Niemiec, przez co kontakt celebrytki z synem osłabł jeszcze bardziej. Ostatnio w rozmowie z Twoim stylem Maciej opowiedział o trudnym dzieciństwie. Dalsza część tekstu pod galerią, właściwie nie pamiętam, jak wyglądał mój świat z mamą. Każde dziecko chciałoby zaznać matczynej czułości, pewnie mi tego brakowało. Wiem, że mama chciała opowiedzieć mi, jak było, czemu wtedy wyjechała z Torunia. Ale takiej naprawdę szczerej rozmowy nie przeprowadziliśmy. Dziś chyba nie mam już tej potrzeby, wyznał Maciej. Dzisiaj grzeje, jeden. Była żona Pazury, pochowałam dwoje dzieci. Pokazała zdjęcia dwa. Smutne doniesienia na temat Pawła Królikowskiego. Podjęto ostateczną decyzję w Polsacie, zrozpaczeni fani nie zobaczą go w nowym sezonie show. Dziś żyją w o wiele lepszych relacjach, regularnie dowiadując się, co u nich słychać. Stali się sobie bliżsi niż kiedykolwiek i wiele wskazuje na to, że zapomnieli, a przynajmniej starają się zapomnieć, o tym, co było i żyć tym, co tu i teraz. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.